Tak. Niebieskie neony. Mm-hmm. I te neony nawet mi w tych cenach nie pomogą, bo mam taką właśnie... Dowiedziałam się, że są podwyżki. Czy pani się te podwyżki podobają? 18%. To bardzo 12%. Dużo. 12%. Nie dość, że bilety teraz są i tak drogie, to jeszcze prawie o 20%? To jest przegięcie. I teraz tak powiem, co? Mocna podwyżka cen w PKP. Będzie bardzo drogo. I czytam tutaj z telefonu, bo to jest wiadomość taka na gorąco, sprzed 5 minut. Intercity dostosowuje ceny biletów do aktualnej sytuacji na rynku, czyli podwyżki prądu i tak dalej. Tylko nie myśli, że my w kieszeniach już nie mamy pieniędzy. My mamy coraz mniej. Naprawdę. No tak. Czemu to opada? Aż kamera reaguje. No i teraz właśnie, póki teraz nawet stoi pociąg, to będzie lepiej mi słychać, że i od 11 stycznia cennik ma obowiązywać i nawet, że jak kupowałam sobie bilet po 15, powiedzmy, stycznia, tak? I widziałam te podwyżki, aż byłam zaskoczona. Mówię, chyba to jest niemożliwe. Pendolino, dużo podwyżki. Czyli już było w systemie? Jest już w systemie. Jest już w systemie i że można sobie kupić niby tanio bilet, promo, jakieś coś tam. No są. No to są te same pociągi w kółko, bo nikt nimi nie chce jeździć. No to są. Ale na konkretne pociągi, kiedy ja bym chciała pojechać, no to już ceny są wyższe. Ja to widziałam i dopiero dowiedziałam się tak naprawdę przed chwilą, że te podwyżki mają być, a bilet kupiłam sobie, nie wiem, 2 dni temu i już to zauważyłam, a dowiedziałam się o tej podwyżce dopiero teraz. I tutaj podwyżki cen biletów 17,8% dla kategorii E i P, czyli Pendolino. To jestem w szoku, dlatego że Pendolino najtańsze 170-180 zł kosztowało, plus podwyżka druga klasa. To wychodzi 30 zł więcej. Tak, 35, jakoś 40 zł więcej, czyli to wychodzi ponad 200 zł najtańsze Pendolino. No chyba że jakieś promo będzie, ale tam promo, jak ktoś potrzebuje jechać, to jedzie, tak, i płaci. A 300 pewnie około złoty będzie, no bo ja już widziałam, że jednak Panorama na przykład, patrzyłam z Wrocławia, to 260 czy ileś złoty kosztowało, no to, no to ja za 100 zł sobie lecę samolotem. No pewnie, że tak. To już jest naprawdę przeholowane moim zdaniem i 17,4% EIC, no to co to będzie, tam 50 groszy różnicy niż Pendolino, tam 0,4 i 11,8% dla kategorii TLK i C, 12 prawie procent, tak? To już niech będzie już 15 powinno być, po co 11,8? To już niech będzie zaokrąglone do 15. I tu wszystko po 20, już po 30 powinno być moim zdaniem, bo i tak już nas nie stać, to niech będzie już po 30 nawet moim zdaniem, naprawdę, bo to już, ja już nie będę jeździć, ja już będę się przysiadam na samoloty, ale chyba, że coś jeszcze trafię. Ale, tak, ale takie to... okazje się trafiają rzadko, słuchaj. No właśnie. I... Albo musisz kupić bilet miesiąc wcześniej. Myślę, 30 że... dni wcześniej. Myślę, że też już nie będzie takich cen, no bo to będzie promo z 200 zł. 30-40% to będzie już ponad 100 na przykład, gdzie można było kupić za 30-40 zł. Moim zdaniem ja rozumiem, że inflacja tutaj wysoka, 17,5%, stopy procentowe wzrosły, wszystko, kredyty, to tamto, paliwo, żywność, nie wiem, prąd i tak dalej, ale ludzie nie mają takich podwyżek. Ludzie, czy, bo tak naprawdę, jeszcze tak powiem, Koleje Dolnośląskie podniosły mi na przykład na bilecie 5 zł. 5 zł na bilecie, gdzie już ponad tylko 400 zł za chwilę będzie bilet kosztował, już prawie kosztuje, a kosztował poniżej 30, tak? No 5 tam ileś, 6 zł wzrósł bilet. I wszyscy przewoźnicy podnieśli ceny, bo czytałam właśnie, Polregio też. Tylko właśnie nie wiem od kiedy, ale też. I wydaje mi się, że
taka podwyżka, no to... Koleje już podniosły dlaczego, chyba w grudniu. Tak, dlaczego mimo tego, że płacę za pierwszą klasę 41 zł zapłaciłam za ten, to siedzę tutaj z tobą tylko, jeszcze jedna pani jest, bo... No można pokazać, jest no, cały... Ludzie nie mają pieniędzy. I bilet, ale bilet był naprawdę tani i ludzie, pusty wagon jedzie. A teraz za 200 zł to pociąg EIC Panorama może być nawet już moim zdaniem wycofany jutro. Dlatego, że... Kogo to stać? Nie, 250-300 zł za pociąg, to naprawdę za 100 zł można lecieć samolotem. No i to jest przesada naprawdę. To ja się przesiądę na Flixbusa, nie, ale no i teraz autobusy, teraz to dopiero będzie konkurencja. Wszyscy przewoźnicy, bo nawet Flixbus nie ma takich cen. Tak. Nawet czy inne tam autobusy, przewoźnicy, tak? No i oczywiście, żeby no, samoloty były tańsze, gdzie utrzymanie jest droższe i też jest przecież i prąd, jest podrósł, wzrósł prąd, nie wiem. Ale też dochodzą opłaty lotniskowe na przykład. No tak, ale ile paliwa zużywa samolota, ile pociąg. Tak. I samolot może za 100 zł pasażerów wziąć, a pociąg nie. A w samolocie jest 200 osób, a w pociągu może być 1000, więc w bilet w ogóle, no 1000, 10 wagonów po 100 osób, czy tam 8 wagonów po 80 osób, tak? No to ile? To nawet będzie 500 osób. No, a w samolocie jest 200 na przykład, tak. 200, tak, na przykład. 300 nie, to Warszawa, Wrocław nie lata 300 osób, tylko zawsze tam do 200 jest 180, zależy tam Embraerem, to tam jest, nie wiem, 30 rzędów po 4 miejsca, tak? To jest 120 osób. I taki samolot 120 osób, no nie puszcza 100 osób po 100 zł, ale jest część jakichś tam biletów i są po 200, po 300, tak? No to w cenie pociągu, no to moim zdaniem to jest przegięcie duże. Spółka, która ma niemal monopol na kolejowe połączenia dalekobieżne, tłumaczy, że dostosowuje się do sytuacji na rynku, a na koszty jej funkcjonowania wpływają rachunki za prąd, rosnąca inflacja i poziom stóp procentowych. To ja poproszę, żeby osoba, która robi podwyżkę, skontaktowała się z linią lotniczą polską i może po prostu dowiedziała się, jak to zrobić, żeby nie podnosić cen. Nie tracić klientów. Tak, nie tracić klientów. Pasażerów. Tak, tak. I to jeszcze druga podwyżka w tym roku. Znaczy nie, druga podwyżka w ciągu roku to jest. No tak. No, druga w ciągu roku. A pensje też tak rosną? Raz na rok albo raz na 2 lata dostaniesz podwyżkę. Tak. No i teraz w ogóle największe podwyżki w Pendolino, nieco mniejsze w pociągach ekonomicznych. No. Strzał w kolano, największe podwyżki Pendolino. Nie dość, że to był najdroższy pociąg, kiedy mnie nawet nie było stać nieraz na ten pociąg, to jeszcze podwyżka. To jest no, strzał w kolano. We wszystko. Mhm. To zamiast promować pociągi takie jak Pendolino, żeby iść z postępem tym, jak to się mówi, z rozwojem technologicznym, to jeszcze podwyższają ceny biletu. I jeszcze wypisują rekordowa liczba pasażerów w Intercity. Była w 2022 rekordowa liczba, a teraz będzie rekordowo niska liczba pasażerów. Moim zdaniem tak, na pewno. Bo ja już na pewno nie będę tak często jeździć, bo naprawdę się przysiądę. Na pewno będę jeździć, no bo muszę, niektórzy też muszą. Ale jeżeli będę miała wybór, nie wiem, 200, nie, 100 już zł będzie, 150, nie wiem, do Wrocławia, a samolotem 80, bo są takie ceny, mimo tego, że podwyższyły się ceny i za ropę, i za wszystko, tak, to nadal można tanio latać. I wiem, że ludzie są wygodni, wolą wsiąść w pociąg niż na odprawy, chodzić i tak dalej, ale będzie wybór, dlatego że ludzie no, nie mają pieniędzy i będą wybierać tańsze. Będą wybierać tańsze, moim zdaniem. No i co, że liczba podróżnych 50 milionów rekordowa w zeszłym roku, tak? 59 milionów. 59 milionów pasażerów? Tak. Mało? Dużo? Dużo. Wydawało mi się, że trochę więcej, ale dobra, 59 milionów. A teraz będzie rekordowo niska, moim zdaniem, od tego roku. I milion, jeden mil,
2,2 miliona biletów w cenach promocyjnych. Promo. Czy pan wie, dlaczego są takie ceny biletów? Takie, że mają być podwyżki. Podwyżki są nieuniknione, ja tak naprawdę, wie. Nie, ale, ale no, to wiadomo, że złotówka marnieje, no to wie, żeby to nadrabiać. No, ja leciałam za 100 zł samolotem, a Pendolino 250. Tak, ale, ale tam w samolotach ceny biletów samolotowych też już się kończą takie tanie, bo to nikomu się nie opłaca. Znaczy nie, one są od lat, bo ja latam od lat i cały czas są. Tak. A gdzie lata? No na przykład Warszawa, Wrocław, tak? Albo po świecie. Ale trzeba kupić sobie tam gdzieś, nie? No tak wcześniej, 2 tygodnie. Nie, no tutaj tak... też będzie takie, jak wcześniej się gdzieś tam wyszuka coś, to na pewno będzie, może nie aż tak tanie. W sumie było. Teraz to ja kupiłam taniej pierwszą klasę niż drugą, bo było tak? Akurat... Ale sprawdzała, czy samo wyszło? Nie, znaczy patrzyłam, że 40... 75 groszy była różnica między pierwszą a drugą tak. klasą. O, fajno. No i przypuszczam, że te... Tak jest, te oferty takie, że kupuje się wcześniej, dalej to będzie, nie? Tylko, że... No to już się nie kupi za 24 zł, nie, tylko na pewno. Pewnie za 40, no bo to są żadne 35. pieniądze, no, no przypuszczam, będzie dalej tanio, ale no nie aż bez przesady, no, bo co to za pieniądz, nie? Tam. I teraz jeszcze podsumowanie. Posrało im się we łbach. Nie będę tego usuwać. Tutaj taka jest informacja w internecie, aby utrzymać trend związany z przyzwyczajeniami pasażerów i rezygnacją przed nich z transportu samochodowego na rzecz pociągów, potrzebne jest utrzymanie odpowiednich cen biletów. O proszę. Warto w tym miejscu również dodać, że zwiększona liczba osób korzystających z połączeń kolejowych ma korzystny wpływ na ochronę środowiska, czyli podnosimy ceny. Czyli i tak. Dbamy o środowisko. Tak. Nie latamy samolotami. No właśnie, właśnie. Ale ja będę latać, bo jest taniej. No to albo utrzymać trend związany z pasażerami, czyli potrzebne jest utrzymanie odpowiednich cen. No to po co podnosimy te ceny? A tak naprawdę to nie chodzi o żadne prąd ani nic. Miało być oszczędzanie prądu, co to nie było w ogóle przez cały rok, tak? Podwyżki w ogóle. Chodzi o to, że wszędzie w internecie, dlaczego są podwyżki biletów? Dlatego, że nie będzie strajków PKP Intercity, ponieważ będą podwyżki. Dla pracowników. Tak. I to my będziemy finansować pracowników. No dobrze, no to wiadomo, że jedziemy, no to te pieniądze idą na pensję, tak? Ale dlaczego tylko pasażer musi za to płacić, tak? Pani płaci, ja płacę. My płacimy. Puenta jest taka, że się przysiadamy w samolot. Tak, jutro. Tak. I nie kupuję już biletu. Patrzę na wyszukiwarkę różnych połączeń i sobie myślę, że za 100 zł lecę do Londynu, tam się przysiadam do Barcelony, z Barcelony lecę do Pragi i z Pragi do Warszawy. 100 zł bilet. Jestem 3 godziny, bo lecę tak, lecę z Wrocławia do Londynu, z Londynu się przysiadam do Barcelony, z Barcelony do Pragi, z Pragi i tak, 3 miasta zwiedzę jeszcze. To tak wychodzi, że lot każdy kosztuje 30 zł. No tak. Jak 100 zł bilet kosztuje, multi taki. Jest taki multi. I są takie multi, tak jak multi przejazd tutaj. To samolotem też można tak latać. O, może zrobimy. Właśnie, a ja tak miałam zrobić, że to tak miało być, że miałam sobie kupić od z Warszawy do Warszawy, przez cały świat dookoła i same takie loty. I w każdym mieście być, znaczy w każdym miejscu być po 5 dni, po 3 dni, po 2 dni, zależy no jaki plan mam, tak? No jak tak. Chcę miesiąc na to poświęcić, czy 2 miesiące, czy 2 tygodnie, tak? I wtedy lecę sobie i taki przelot patrzyłam, że 30 krajów 12 tysięcy wychodziło. No nie. Ale nie wracam się, tak? Tylko lecę cały czas. To wychodzi czas. Za jeden kraj 400 zł. Tak, ale to może być nawet taniej. Tylko akurat na taki termin, po prostu przypadkowy sobie wybrałam. No, no, to rozumiem. Taka przypadkowa cena. Może być taniej, może być drożej, tego nie wiem. Ale średnio może też w internecie podwyżki cen biletów od razu.
PKP, Intercity, gwałtowny wzrost kosztów energii. Prąd drożeje, słuchaj, od roku czasu. Tak, to nagle... ale to już druga podwyżka jest od roku. No tak, Intercity. Kiedy podnieście ostatnio? No to było w zeszłym roku. Już nie pamiętam dokładnie, bo koleje dolnośląskie też podnosiły dwa razy, tak? Dwa razy było. Tak, koleje dolnośląskie też są drogie. Polregio też podniosło, tylko nie znam daty, kiedy te mają obowiązywać nowe ceny, chociaż Polregio i tak jest cały czas tanie. No, koleje mazowieckie też niby podniosły, ale to już było wtedy, kiedy Intercity podniósł i nie wiem, czy w tym roku jeszcze jakiś przewoźnik podnosi, czy tylko Intercity, tego nie wiem. Na pewno Polregio podniósł, bo dostałam na maila reklamę tego biletu weekendowego. To już nie kosztuje 45, tylko kosztuje 46, chyba 80. No to złoty 80 tylko? Można? Można. A nie 20%, tak? To ten bilet powinien, według Intercity, bilet weekendowy za 45 powinien 60. To już nie wiem, czy ktoś by korzystał. Od 11 stycznia wzrosną ceny biletów. Dobra, dobra. No i tak jak mówiłam, bardzo dużo. I to jest... za bilet na pociąg 250 zł płacić? No w głowie mi się to nie mieści. To są koszty samochodu. Warszawa, no to tak, jedziesz gdzieś, no to musisz wrócić za tą samą no, pociągiem, nie? No tak, to 500 zł. 500 zł w obie strony. A samochodem dokładnie podobny koszt. No. No to jak ja jeździłam pociągiem, dużo przychodziło pasażerów na przykład i mówiło, wolałem, nie wiem, bo kupiłem sobie bilet za 40 czy za 50 zł, to taniej wyniosło niż samochodem. W obie strony 100 zł, coś tam. A teraz jak 500 zł ktoś zapłaci w obie strony, no to już na pewno się przesiądzie w samochód. Idzie tu ekologia? Powiedz. No, ekologia, ale po kieszeniach ile przecież... No pewnie. Że ludzie moim zdaniem... Tak, jak ktoś jedzie czwórką, cztery osoby, no to... 2000. Cztery osoby, no to 2000... Czteroosobowa rodzina 2000 za pendolino w obie strony musi zapłacić. No to samolotem zapłacą. Kpina. No, samolotem nawet 1000 zł nie zapłacą, jak sobie kupią w dobrym terminie bilet. 2000 no tak. To myślę, że to długo nie będzie tak. Ludzie nie będą jeździć. Także to na tyle o podwyżkach. Będą jeszcze fajniejsze tematy takie w pociągu. Także pa.